wpływało na waszą grę dzisiaj? Znaczy na pewno tak, no bo widzieliśmy, że nasi kochani kibice będą nas wspierać. Przyszło ich dość dużo. Może nie było też aż tak widać, bo hala jest naprawdę potężna. Ale cieszymy się, że przyszli, że dopingowali nas tak jak zawsze. A my zawsze dla nich oddajemy serce. Cóż, w piątek kolejne ciężkie spotkanie przed nami. Na pewno tak. Teraz czas na regenerację. Teraz pójdziemy na rowery. Troszkę trzeba pojeździć, żeby laktat zszedł z nas. I w piątek znowu na 100% walczyć. Głowy do góry. Czy dzisiaj było trudniej niż się spodziewaliście? Czy tak jak miało być, tak było? Nie wiem jak miało być. Nie wiem jak kibice myśleli. My podeszliśmy do tego meczu tak jak zawsze, czyli wychodzimy tak jak trener nam mówi. Stan rywalizacji jest 0-0 i gramy. Mamy popełniać jak najmniej błędów. Wiadomo, że w hokeju one się po prostu zdarzają i kto ich mniej popełnia, wygrywa mecz. No my dzisiaj ich za dużo popełniliśmy i wynik odzwierciedla ten mecz. Ale do końca drugiej tercji to był mecz z niezłym wynikiem. Pewnie, że z przewagą przeciwników, ale czy nie szkoda trochę tej trzeciej tercji, która wynik zepsuła? Tak jak mówiłem wcześniej, gdybyśmy w naszej lidze grali z takimi przeciwnikami co drugi, trzeci dzień, to myślę, że całe spotkanie byśmy wytrzymali i wszystko by było na styk. No niestety jest jak jest. Trzeba tutaj głowy troszkę ostudzić. W piątek następny mecz i jedziemy dalej. Filip, wynik jak wynik, ale czy dzięki temu spotkaniu, dzięki grze ze Spartą o stawkę, będziecie lepszymi hokeistami? Tak jak mówię, no, te mecze musiały być co 2-3 dni, żebyśmy ten swój poziom naszej ligi, jak i każdego zespołu w naszej lidze, musiałoby być tak, że gramy 2-3 co 2-3 dni z takimi przeciwnikami i wtedy można by było coś uzyskać, a gramy tak rzadko, chyba, no nie wiem, nie pamiętam w przeciągu ilu lat, ale naprawdę chyba ja mam 32 lata i nie pamiętam, także no szmat czasu. Taka myśl, widzisz krążek w bramce, strzeliłem, co wtedy? Nic, no cieszyłem się, no strzeliliśmy gola, nie pamiętam jaki wtedy był wynik, ale to było mniej ważne, no, chcieliśmy... 1-2. 1-2, no to ładny wynik. Także no co, no nie było źle, no ale wiadomo, tak jak mówiłem, czym więcej takich meczów, tym będziemy lepsi. Piątek zagracie ze Szwedami, może być jeszcze trudniej. Na pewno tak, no to każdy przeciwnik jest trudny, także my się na pewno nie położymy. Tak jak mówiłem wcześniej, zaczyna się od 0-0 i walczymy, gramy dalej. Filip, co tak najbardziej brakuje nam do Sparty Praga? Szybkości, techniki, warunków fizycznych, czego? Na pewno wszystkiego. Tak jak mówiłem, nie chcę się już powtarzać, ale no, ciężki trening. Więcej spotkań z takimi przeciwnikami, a hokej pójdzie do góry. Filip, to pytanie musi tutaj paść. Strzeliłeś gola w Lidze Mistrzów, niedługo turniej kwalifikacji olimpijskich. Myślisz, że zrobiłeś już to, co trzeba, żeby jechać? Nie myślę o tym, ja się skupiam na grze w Krakowi. Tutaj oddaję serce. Co będzie, zobaczymy. Powiedzmy, uczciwie liczysz na ten wyjazd. Tak jak mówię, na razie się koncentruję na grze w Krakowi. Co jeszcze chciałem zapytać, bo nie było wcześniej, myślę o tą bramkę, no bo jakby nie było, przyszedłeś do historii jako pierwszy Polak, który strzelił gola w Lidze Mistrzów. Czy to daje ci jakąś osobistą satysfakcję? Chyba trzeba skończyć. Nie, no śmieję się. No, cieszę się bardzo, ale tak jak mówię, to jest gra zespołowa i wszyscy, cała drużyna pracowała na to także. Aaron był pierwszy. Aaron strzelił? Strzelił Aaron. No, to już mamy. No. Ale nie wiem, jak tam drużyna. Jeszcze, pewnie nie chcesz.